Witam widzów telewizji Imperium Gliwice w kolejnym wydaniu Strefy Kibica. Dzisiejszy program, tak jak obiecałem, w całości poświęcam piłce nożnej, ale nie w tym wydaniu dużym, boiskowym, ale halowym. Już jakiś czas temu zakończyły się rozgrywki zarówno w pierwszej lidze futsalu, jak i w ekstraklasie. No, wiemy, że mamy tam swoich przedstawicieli, o NBicie Gliwice mówiliśmy już sporo. Dziś więc kolejna GAF Jasna Gliwice. Zespół ten zakończył rozgrywki na szóstym miejscu, jak na Beniaminka Ekstraklasy nieźle. Nie mniejszym sukcesem niż ten sportowy był jednak dobry wynik organizacyjny. Nowa hala, nowe wyzwania. No, wszystko to udało się poukładać prezesom Romanowi Sawińskiemu i Tomaszowi Kulczyckiemu. I właśnie z tym ostatnim rozmawialiśmy. Posłuchajmy, co takiego nam powiedział. Tomasz Kulczycki, prezes GAF Jasna Gliwice do spraw sportowych. Panie prezesie, pierwszy rok w Ekstraklasie GAF-u za wami. Rok udany, nieudany, średni? Dzień dobry. Myślę, że udany pod wieloma kwestiami i organizacyjnymi, i sportowymi. To nawet powiedziałbym, że bardzo udany jako dla Beniaminka. Natomiast zakończyliśmy etap trzech lat wprowadzania klubu na taki poziom i teraz jest kolejne 2-3 lata pracy, ciężkiej pracy przed nami, przed zarządem, przed zawodnikami. To był rok trudny nie tylko ze względu sportowego, ale też zmiany hali, bo przeprowadzaliście się do hali, która tak naprawdę była jeszcze w budowie. Tutaj też wszystko poszło jak należy? Tak, aczkolwiek doskonale pamiętamy mecz otwarcia z Wisłą Kraków, nazwany już cudem. Jedni nazywają to cudem nad Wisłą, drudzy nazywają to cudem nad Kłodnicą. Nomen omen, myślę, że to trawniejsza nazwa. Jak przyjechała telewizja Orange, jak były odbiory hali 24 godziny przed meczem, to wszyscy mówili, nie ma takiej możliwości, że ten mecz dojdzie do skutku, bo trwała jeszcze permanentna budowa. Natomiast ponad 100 osób, budowlańców, sprzątaczek, cała ekipa, wszyscy dali radę. Mecz się odbył. To z jakim efektem, jakim sukcesem, przede wszystkim sportowym, z jakim oddźwiękiem marketingowym w całej Polsce, to też już wiemy. Więc zmiana hali od początku była bardzo takim efektownym wejściem na nową halę. No, potem były już tylko momenty dokładania pewnych zwycięstw, były oczywiście też porażki czy momenty słabsze na tej hali, ale myślę, że i trener, i zawodnicy, bo to najważniejsze, żeby zawodnicy się tam dobrze czuli, potwierdzą czy w wywiadach, czy w rozmowach takich zakulisowych, że na hali czują się rewelacyjnie, bardzo dobrze pod każdym względem. Organizacyjnie więc nieźle, a jaki cel sportowy stawialiście sobie dla Beniaminka? Mistrzostwo Polski za każdym razem. Ktoś może powiedzieć, że to są zbyt buńczuczne zapowiedzi, czy były zbyt buńczuczne zapowiedzi przed sezonem. Z takimi informacjami zetknęliśmy się. Natomiast tak, porozmawialiśmy z trenerem, młodym, natomiast bardzo ambitnym, chcącym się uczyć szkoleniowcem, z zawodnikami i między nami, między zarządem. No, o co walczymy, tak? Ja jestem taką osobą, my wszyscy tworzymy taki kolektyw w klubie, że jeżeli coś robimy, to robimy to na 120% zaangażowania, z pełnym serduchem. Więc jako sportowcy, byli obecni jako osoby działające w sporcie, nie mogliśmy walczyć o nic innego jak o tytuł Mistrza Polski. Oczywiście się nie udało, oczywiście nie jesteśmy z tego powodu rozżaleni czy rozgoryczeni. Szóste miejsce w lidze uważamy za bardzo dobre miejsce. Plan minimum, tak jak zapowiadaliśmy, było to utrzymanie się w lidze. To utrzymanie tak naprawdę zapewniliśmy sobie po pierwszej rundzie. Wiedzieliśmy, że będzie spokój, a po dwóch, trzech meczach rundy wiosennej, gdzie zostaliśmy okrzyknięci w ogóle rycerzami wiosny, to wiedzieliśmy, że ten wynik sportowy będzie bardzo dobry. Dlatego jesteśmy bardzo ukontentowani tym wynikiem. Wiele klubów futsalowych, które awansuje do ekstraklasy, po awansie jest duża euforia, a potem zderzenie z brutalną rzeczywistością, mianowicie z finansami. No, w futsalu ciężko jest zebrać chyba pieniądze na to, żeby zespół mógł funkcjonować bez długów i bez zobowiązań. Bardzo złożone pytanie i w ogóle złożona kwestia. Może ustosunkuję się do pierwszej.
Długów nie mamy. To jest rzecz najważniejsza, bezpodstawnie najważniejsza, bo są kluby nawet w Ekstraklasie, które się z tym borykają. Klub jest oparty na trzech filarach. Pierwszym filarem jest nasz sponsor generalny, właściciel hali, firma Kartel. Drugim stabilnym, solidnym filarem to jest Urząd Miasta. I trzecim filarem, trzecią taką nogą to jest pakiet firm, partnerów, sponsorów zebranych razem, wspierających klub. Oczywiście składają się na to różne wolumeny, różne umowy sponsorskie, barterowe czy gotówkowe. Na tych trzech nogach myślę, że oparcie jest dosyć stabilne i dobre, aczkolwiek myślę, że zaskoczę tutaj wszystkich informacją, że my, mając świadomość i informacje od innych klubów, jakie mają budżety, to muszę powiedzieć w pełni świadomy tego, co mówię, na 12 drużyn w Ekstraklasie mieliśmy budżet na poziomie 8-9 zespołu. Czyli to, że marketingowo jesteśmy w pierwszej trójce, nie są to tylko moje subiektywne spostrzeżenia czy nasze, ale tak jesteśmy oceniani w perspektywie zarządzania klubu przez spółkę czy przez PZPN, to no, budżetowo nam jeszcze brakuje do tych Krezusów i do tych najlepszych klubów. Natomiast budżet jest stabilny, budżet jest przewidywalny i myślę, że w tym roku budżet będzie większy o jakieś 10-15% minimum. Pod to poczyniliśmy już pewne rozmowy i ze sponsorami, i z Urzędem Miasta, ale też przede wszystkim zatrudniliśmy to duże słowo tak naprawdę, będzie z nami współpracowała na stanowisku dyrektora klubu osoba, ikona Gliwic, jeżeli chodzi o bycie społecznikiem, jeżeli chodzi o kontakty z różnymi firmami. I myślę, że Wojtek Kijewski, bo o nim mowa, to pierwsza tajemnica zdradzona, będzie osobą, która też przyczyni się do zbudowania większego wolumenu budżetu. Organizacyjnie jest więc nieźle, sportowo było 6. miejsce, plany są na pewno na przyszły sezon ambitne, a żeby to osiągnąć, no to jednak zespół chyba wymaga wzmocnień sportowych. Będą? Tak, będą. Już są dwa. Są to dwa nazwiska dosyć znane. Jedno nazwisko jest to etatowy reprezentant Polski. Drugie nazwisko jest to chłopak, który był kilka razy powoływany do pierwszej reprezentacji Polski. Niedawno grał jeszcze w reprezentacji młodzieżowej, 2 lata temu, bo jest to 23-letni zawodnik. I ociera się, puka do drzwi, jest w tej szerokiej kadrze Andrzej Buciola. I myślę, że ten chłopak w naszym klubie odzyska taką świeżość grania i zrobi duże postępy. Myślę, że w przyszłym roku też już zadomowi się w reprezentacji Polski. Także jak mówiłem, są to dwie osoby, które będą wzmocnieniem, a nie tylko uzupełnieniem składu. Proszę mi wybaczyć, że nie podam jeszcze nazwisk, aczkolwiek one na giełdzie transferowej już krążą od dawna. Chcemy zaprezentować tych zawodników już oficjalnie, z koszulką w ręku, zrobić to profesjonalnie, tak jak robiliśmy to ostatnio z innymi zawodnikami. Natomiast cele transferowe, najprawdopodobniej przyjdzie jeszcze dwóch nowych zawodników do klubu. Jeden o statucie, myślę, że takiego dużego wzmocnienia. Nie chciałbym tutaj nazywać gwiazdy, bo u nas w zespole gwiazd nie ma. Są po prostu równi zawodnicy, którzy mają razem ze sobą grać i stanowić monolit. Ale będzie to jeden zawodnik, który też jest gwiazdą ekstraklasy, wyróżniającym się zawodnikiem ekstraklasy. I druga osoba, która przyjdzie do klubu jako wielki talent i najprawdopodobniej będzie się tutaj u nas dobrze rozwijała, mam taką nadzieję. Gdzieś tam gaw wszędzie się przewinął, natomiast w jednym elemencie jeszcze brakuje, mianowicie kibiców, którzy będą dopingować, bo fani są, ale brakuje jednak tej atmosfery na tej nowej hali kibicowskiej. Tak, mamy bardzo dużo sympatyków. Na czele z przemiłą panią Ewą, która wręcz już ma wykupiony stały numer. Tutaj, jeżeli będzie oglądała ten wywiad, to serdecznie pozdrawiam w imieniu zarządu i zawodników. Ma wykupiony już swój stały krzesełko z numerem na przyszły sezon. Jest bardzo dużo sympatyków, hala przeważnie była pełna, gdzie jako nieliczny, myślę, że jako jedyny klub w Ekstraklasie sprzedajemy bilety, bo gdyby te bilety były tak zwane zerowe, gdybyśmy wpuszczali wszystkich na halę, to ta hala by była pękała w szwach zawsze. Myślę, że kibiców byłoby ponad nawet 1000 osób. Nie ma kibiców
dwóch przyczyn. Po pierwsze, nowy twór. Nie do końca zdążyliśmy jak gdyby wypracować sobie kibiców takich, może nie tyle fanatycznych, ale kibiców śpiewających, tak zwanego młyna. Były próby, czy przychodzili do nas kibice z Piasta Gliwice, z którym współpracujemy, jesteśmy zaprzyjaźnieni. W głównej mierze przychodzili, i tu nie ukrywamy, dla Jarka Kaszowskiego na jego pierwsze mecze, w ogóle na mecze. Nie do końca jak gdyby kibice się potrafią znaleźć w tej współpracy między Piastem, Gafem, a ruchem kibicowskim. Ale ja myślę, że to jest kwestia czasu, jednego, dwóch sezonów i na pewno dopracujemy się jakiejś grupki 20-30 osobowej, która będzie nie tylko dopingowała i śpiewała na naszych meczach, ale też jeździła z drużyną na mecze wyjazdowe. Do wypowiedzi prezesa jeszcze dodam, nie chciał nam tego podczas rozmowy zdradzić, ale my już wiemy ze swoich źródeł, że GAF Jasna Gliwice pozyskało 3 nowych zawodników. Są to naprawdę ciekawi chłopacy, bo jest to Tomasz Lutecki, który grał ostatnio w Klireksie Chorzów, Rafał Krzyśka, bramkarz GKS Tychy i Tomasz Dura, to zawodnik mistrza Polski rekordu Bielsko-Biała, a więc 3 poważne wzmocnienia GAF. Czyżby drużyna ta miała bić się o mistrza Polski? O tym, czy będzie walczyć, o jakie cele, no to już rozmawiamy z trenerem Rafałem Barszczem. Przypomnę, że przyszedł on jeszcze, gdy GAF był w pierwszej lidze, zrobił awans do Ekstraklasy. Teraz osiągnął, myślę, że bardzo dobry wynik, to 6. miejsce, które wspomniałem na początku. Poukładał tą drużynę, no nie było jednak tak cały czas lekko, łatwo i przyjemnie. A co się działo w minionym sezonie? Jakie ma plany trener GAF Jasna Gliwice? O tym opowie on sam. Panie trenerze, za 6. miejsce w tabeli 32 punkty zdobyte, dostał pan nagrodę, pochwałę, czy tylko poklepywanie po plecach? Czy ja powiem szczerze, no poklepywanie. No myślę, że wszyscy w klubie szanują się wzajemnie i myślę, że ogólny rozrachunek sezonu był taki, że byliśmy zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy, więc były podziękowania, zresztą na ostatnim pożegnaniu, takim po sezonie. Wszyscy sobie dziękowali, zawodnicy trenerom, trenerzy zawodnikom, prezesi zawodnikom, więc myślę, że pozytywnie. Przychodził pan do klubu, do Beniaminka, do drużyny, która no, dopiero kształtowała się, jeżeli chodzi o Ekstraklasę. Nie obawiał pan się, że przyjdzie panu walczyć o utrzymanie, a nie o wyższe cele? Nie, że ja przychodziłem przede wszystkim do zespołu, który był jeszcze w pierwszej lidze. Nawet nie był Beniaminek, tylko był zespół pierwszoligowy w tym momencie, więc tak naprawdę jeszcze nawet nie było tej 100% pewności, że to będzie w ogóle Ekstraklasa. Ale jak już kiedyś w wywiadzie powiedziałem, od samego początku zdecydowałem się na tą wersję i przekonała mnie wizja przedstawiona przez zarząd klubu i myślę, że no dzisiaj spełniła się ona w 100%, więc myślę, że jakichś większych obaw nie było. No porozmawiajmy już o sprawach czysto sportowych. Początek sezonu udany, potem był taki mały kryzys, nie było takiej obawy, że jednak przyjdzie walczyć o utrzymanie, będę się czepiał. Czy powiem szczerze, że tak. Przed sezonem oczywiście mieliśmy założenia bardzo duże, tak? Założyliśmy sobie Mistrzostwo Polski i Puchar Polski. Na pewno nie z powodów jakichś, że mamy przerośnięte ambicje, czy nie wiem, jakieś poczucie, że jesteśmy najlepsi. Tylko ja osobiście, stawiając taki cel przed zespołem, wiedziałem, na co stać moich podopiecznych, tak? Znałem tych zawodników, wiedziałem, że mają ogromny potencjał. Być może nie on aż tak szybko, że się nie ukaże, ale od samego początku wiedziałem, że tych ludzi stać na bardzo wiele. Więc wiedziałem, co mówię, stawiając takie cele. A po drugie, no, jeśli się chce rozwijać i coś osiągać, no to trzeba mieć wysokie cele. Im wyższy cel, tym trzeba się więcej poświęcić, żeby to osiągnąć. I no, więcej trzeba po prostu dać siebie, tak, żeby to osiągnąć. No, początek był dobry, później runda jesienna, końcówka nie za bardzo. Cały sezon wyszedł nam na plus. Myślę, że to nie jest tak, że nagle się wchodzi i wszystko będzie nam się udawało, prawda? W rundzie wiosennej wiele rzeczy udało nam się już poprawić. Osiągnęliśmy te 6. miejsce. Celu nie zrealizowaliśmy w postaci Ekstraklasy. Drugim celem był Puchar Polski, tak? Postawiliśmy sobie za cel zdobyć Puchar Polski. Też się go nie udało zdobyć, aczkolwiek no wiemy, zagraliśmy pełną pulę. 6 meczów, doszliśmy aż do wielkiego finału. Tam już ten poziom sportowy był bardzo dobry, więc no, cele nie udało się zrealizować, ale tak jak mówię, na pewno od samego początku nie myśleliśmy o tym, że będziemy się bronić przed spadkiem,
pomimo tego, że wiele klubów wskazywało nas na walkę o utrzymanie, ja od samego początku wiedziałem, na co nas stać. Cele były bardzo wysokie. Oczywiście oprócz celów takich typowo wyniku w tabeli były również mniejsze cele. Tu akurat się udało zrealizować w pełnym zakresie, więc nie, obaw co do tego, że spadniemy, nie było żadnych. W trakcie sezonu obok takiego doświadczonego piłkarza jak Marcin Kiełpiński urodziło się chyba kilka gwiazd. Myślę tu o Doniszewie, o Śmiałkowskim, uznanym za odkrycie tego sezonu. Jeszcze o tych zawodnikach może pan coś powiedzieć i może jeszcze ktoś? Znaczy, ja powiem szczerze, odkrycie, no i dla ludzi z zewnątrz klubu to były odkrycia, tak? A ja, o tym przed chwilą wspomniałem, od samego początku wiedziałem, na co stać po prostu moich zawodników i od samego początku wiedziałem, że to nie tylko Marcin Kiełpiński tutaj wspomniany, tylko wielu zawodników prezentuje bardzo wysoki poziom, szczególnie, że w tym sezonie jeszcze bardziej się rozwinęli, na pewno Dominik Śmiałkowski, nie można zapominać o Maćku Mizgajskim, tak, naszym kapitanie, który do tej pory jeszcze był anonimowym zawodnikiem, teraz myślę, że jeśli chodzi o zawodnika typowo defensywnego na pozycji ostatniego, bardzo dobrze się pokazał z dobrej strony. No, Denis Demiszew dla mnie osobiście od wielu lat już był zawodnikiem ekstraklasy, był bardzo dobrym zawodnikiem, więc to jego dobra dyspozycja nie była niespodzianką. I wielu zawodników. Przemek Dowódzki po długiej przerwie z ekstraklasą powrócił, dostał powołanie do reprezentacji Polski, więc to też duży plus. Ogromnym plusem również Michał Widuch, zresztą wybrany przez zespół, przez kolegów z drużyny najlepszym zawodnikiem rundy wiosennej w naszym zespole, więc to pokazuje, że wielu dobrych zawodników pokazało się w trakcie sezonu. Panie trenerze, no cel, poprzeczkę podnosicie sobie wyżej, no żeby to osiągnąć, to trzeba też chyba jednak zmian kadrowych, albo przynajmniej dokoptowania do tej kadry jakichś graczy, tak? Znaczy ja powiem tak, cel podnosić, no cel już mieliśmy wysoki, udało nam się zrealizować wiele takich mniejszych celów, które mieliśmy, tak? Udało nam się przez cały sezon zbudować drużynę, jeśli chodzi o tą nazwę, o grupę ludzi. Udało się znacznie poprawić nasze warunki motoryczne, co było piętą achillesową w mojej ocenie. Na chwilę obecną mamy silny zespół. W mojej ocenie mamy silny zespół, ale jak to się mówi, żeby iść do przodu, no, trzeba ewoluować, prawda? Żeby ewoluować, no to trzeba ciągle się rozwijać, no i zawsze nowi zawodnicy pozwalają na taką rozwój każdej drużyny, tak? No, jest to nieuniknione w każdym sporcie, nowe twarze dodają nowego impulsu, nowych możliwości. Oczywiście trzeba znaleźć takich, którzy nam będą potrzebni na danych pozycjach, więc żeby ewoluować, potrzebujemy wzmocnienia. Gawia Stagliwice jeszcze nie należy do tych klubów, które może sobie pozwolić na to, żeby zawodnicy byli tam na pełnym etacie, nie musieli się martwić o byt, prawda? Bo większość tych chłopaków pracuje. To trenerowi na pewno nie ułatwia zadania. No, z jednej strony nie ułatwia, a z drugiej strony, no, prawdę powiedziawszy, w zasadzie być może tylko 2 czy 3 kluby w Polsce działają na zasadzie, że zawodnicy nie muszą pracować, prawda? Więc to nie jest coś, co jest wyjątkiem, że akurat w Gafie muszą chłopaki pracować, bo w innych klubach również jest podobnie. Oczywiście jest to problem szkoleniowy, no bo wiadomo, fajnie byłoby trenować 5 razy w tygodniu, a jeszcze może codziennie po 2 razy. Wiadomo, że ta jakość szkoleniowa była znacznie większa. No tutaj trzeba dostosowywać do warunków pracy, prawda? Zawodnik po 8-10 godzinach pracy fizycznej, jeśli musi wykonać trening, no to gdyby go miał wykonywać 5 razy w tygodniu, no po prostu tak naprawdę po 3 miesiącach byłby wyeksploatowany. Będzie w przyszłym sezonie reforma rozgrywek. 4 najlepsze zespoły z ekstraklasy zyskają duży handicap, będą grały między sobą. No, wydaje się więc, że ta walka o te najwyższe cele będzie trudniejsza, no bo wszyscy będą chcieli grać dodatkowo z najlepszymi. Oczywiście, że tak. No, dostanie się do tak zwanej wielkiej czwórki, tak? Dosyć specyficznie to zostało wymyślone, no bo nie ma co ukrywać, że od wielu lat czwórka zespołów w naszej lidze dominuje. No i tak naprawdę to, że oni będą rywalizować, to tylko dobrze dla dyscypliny, ale też trudność dla pozostałych zespołów, prawda? No, żeby tam się dostać, no to trzeba pokonać jeden z 4 klasowych zespołów w naszej lidze. No i myślę, że to będzie nasz główny cel na kolejny sezon, żeby dostać się do tej czwórki. Myślę, że po tych zrealizowaniu wiele dobrych tych celów z tego sezonu, gdzie no, być może wynik końcowy nie był taki, jakbyśmy chcieli, ale stworzyliśmy podwaliny do dobrego zespołu, teraz jeszcze się wzmocnimy, to myślę, że o tą czwórkę no, będziemy, że tak powiem, zmuszeni powalczyć. No, przede wszystkim, jeśli chcemy zagrać pełną pulę meczy, a im więcej meczy się rozgrywa, tym wiadomo, zespół staje się lepszy. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy Państwa wypowiedzi prezesa i trenera, no ale tyle ciekawych informacji, co przekazali, to tylko to możecie znaleźć w telewizji Imperium Gliwice. A specjalnie dla tej telewizji wydarzenia sportowe z Gliwic komentuje Grzegorz Muzia.
popatrzcie, jestem na wakacjach, a program się robi, no. Jakie dowcipne rzeczy. Co jest dopiero poświęcenie? Przyjechać z Bieszczad, żeby nakręcić program. I zaraz tam wracam, także docencie to, drodzy widzowie.